Kraj, nowy targ, strefa płatnego parkowania, druga prezentacja projektu. Masz samochód, masz problem. Strefa płatnego parkowania najpóźniej ma ruszyć w połowie 2014 roku. Po pierwszych konsultacjach już wiadomo, że płacić będzie każdy, kto mieszka w obszarze strefy i każdy, kto zostawi tam samochód. Kolejne konsultacje z pewnością mają oswoić nowotarżan z myślą, że płacić będą za postój samochodów wcale nie małe pieniądze. Władze niechętnie, ale po każdej turze rozmów sukcesywnie obniżają ceny i pokazują, jak wiele kosztować będzie budżet miejski, utrzymanie porządku i przejezdności miejsc parkingowych. Władze jednak dla udrożnienia miasta gotowe są do wdrożenia w życie inwestycji pod nazwą strefa płatnego parkowania, która według urzędników szacunkowo przyniesie przychód 50 tysięcy złotych miesięcznie. W poprzednim tygodniu, 1 października bieżącego roku, po raz pierwszy od niefortunnego planu wprowadzenia strefy płatnego parkowania w roku 2012, Radusz przedstawił nowy plan stawki w porównaniu z pierwowzorem, obcięto tutaj już o połowę. Ale jak twierdzili radni z Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji, i tak zbyt wysokie. Nowy, poprawiony projekt ma być przedłożony dziś o 16 w sali 117 Urzędu Miasta na kolejnym posiedzeniu Komisji Komunalnej, w którym udział wziąć mogą również zainteresowani problematyką mieszkańcy. Według lokalnego portalu Podhale 24 nowy projekt zawiera propozycję wprowadzenia niższych stawek niż te, które pojawiły się 1 października. Mniej kosztować ma według tych informacji miesięczny abonament dla mieszkańców strefy. 10 zł od samochodu, a nie 30, jak proponowano tydzień temu. Konsekwentnie zmniejszeniu uległ abonament półroczny. Było 180 zł, jest 60 zł i roczny z 300 zł na 120 zł. Tyle tylko, że propozycja Włodzimierza Zapiórkowskiego dotyczyć miała pierwszego samochodu w danym gospodarstwie domowym. Burmistrz Eugeniusz Zajączkowski twierdził 1 października, że obniżenie abonamentu do 10 zł dla wszystkich spowoduje, że w łeb weźmie kalkulacja finansowa, jaką na zlecenie urzędu przeprowadziła zewnętrzna firma. Jeden abonament dla całego bloku za 10 zł, a 100 zł dla wszystkich innych. Propozycja wydaje się być iście diabelska. Wykupiony miesięczny abonament będzie zezwalał na parkowanie w obrębie jednej ulicy, a nie całej strefy. Abonament miesięczny dla osób mieszkających poza strefą płatnego parkowania kosztować ma nadal 100 zł, a wykup koperty na wyłączność 500 zł. W nowym planie i drugim wyłożeniu bez zmian pozostał obszar wyznaczony granicami Zakopianka, czytamy w Podhale 24, Aleje Tysiąclecia oraz Potoki Biały i Czarny Dunajec, a wyjątkiem ma być osiedle Bereki, na którym znajdować się będą tańsze parkingi uruchomione w ramach podstrefy B. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeśli komisja zaopiniuje dziś przedłożony projekt, będzie on poddany pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Miasta. Jest też szansa, że już pod koniec tego roku rozpoczną się prace poprzedzone przetargami. Ze słów pierwszego zastępcy burmistrza Eugeniusza Zajączkowskiego wynika, że wszystkie formalności urząd chce mieć za sobą jeszcze przed końcem tego roku, by najpóźniej w połowie 2014 roku strefa ruszyła z kopyta. Mój serwis. blogspot.com